cóż, kiedy cała twoja rodzina błąkała się pod lodem nieznanej krainy. Szukając ciebie. Widzieli, że muszą zdobyć coś do jedzenia dla twojej mamy. Bycie mamą wzmaga apetyt. Tak jak bycie mamutem. Też czadowy. Tak czy inaczej, Zoskwinko, twój tata i wujek Diego poszli po jedzenie dla mamy. Niestety najpierw znalazło ich coś innego. Została tylko jedna sprawa do załatwienia. Tak! Gdybym słuchał za każdym razem naszych złych przeczuć. Chcesz im pomóc? A, zupełnie, jesteś na wakacjach. Cóż, no dobra. Cześć, ja jestem Cydi, a to jest kolejny odcinek. Zagrajmy we pokoju Lodowca za psy, era dinozaurów. I teraz nie wiem co robimy, ale chyba mamy wejść po tej ścianie, skacząc ze ściany na ścianę. Jak to wiewiór czebaki mają... To wiewiórka nie jest kompletnie, ale co tam... To może być fajne. Jump? Fajne, to było super, to było genialne, naprawdę. Jeśli będzie więcej tutaj... Ty mi tu nie fikaj. Ty mi tu nie fik... Nie mam broni. Fuck this. Nieźle mnie pocisnęła kałcznika. Naprawdę nieźle mnie pocisnęła. Na szczęście tutaj już gra ma dla nas... What the fuck? Jak tu dużo od razu nas męczą? Wszystkim. Okej, czy mogę z wami walczyć na odległość? Mogę, więc... No to chyba musimy tutaj zrobić. Chyba, że ta scenka za pierwszym razem była tylko taką scenką, wiecie, zapowiadającą nowego przeciwnika, czy coś w tym stylu, nie wiem. Ale mimo wszystko wypadałoby teraz omijać te całe plujki. Okej. No strzelaj. Bo to jest fajny sposób, żeby je zabijać, skacząc z góry. Okej, pytanie czy ciebie... W sumie... Mogę was też omijać w miarę na spokojnie. Ouch. Ouch, okej, to nie było takie na spokojnie. Pierwszego mogę ominąć, drugiego mogę ominąć. Tutaj już wypadałoby się zatrzymać. A, właśnie... A, mogę. Dobra, jednak będę to robił w taki sposób naszym biciem. Chociaż jeszcze troszkę nie ogarnę, jak to wszystko ma działać tutaj. Ale damy sobie radę, nie ma co się bać. Ci niepopularny, skoro nawet te śliny zaczynają cię atakować. Bez hitu. Skocz na ścianę, aby wykonać bieg po ścianie. Przytrzymaj lewą gałkę, aby pobiec wzdłuż ściany. Naciśnij A, aby przeskakiwać pomiędzy kolejnymi ścianami. Fajne, naprawdę genialne. Świetnie się tutaj... Gra tym bakiem, bo on potrafi naprawdę... Jest moją jedyną drogą. Potrafi naprawdę dużo rzeczy. Może nigdy nie dostanę się do tego drzewa. Rozumiem. Fajne są te jego dialogi. Z niczym. Znaczy z kamieniem. Dobra, teraz zniszczyć oto was. Tam widzę daleko jakieś wielkie dinozaury. Mam nadzieję, że nie przyjdzie nam z nimi walczyć zaraz. Bo to by mogło być troszkę trudne. Już nie. Ciekawe mnie, skąd oni się tutaj biorą, bo jest ich całkiem dużo. Nie wiem, ale... I nawet się nie spodziłem. Ale nie są zbyt trudne, tak jak właśnie to Buck podsumował. O, możesz być od razu po tym. Tego się nie spodziewałem, naprawdę tego się nie spodziewałem, że tak to będzie działać. To fajnie. Że już tak zaawansowane triki możemy tu robić. Mam narzędzia i mam karę. Roślinka tryskająca może zostać wykorzystana do rozpylania różnych płynów. Do czego ma to nam posłużyć? Napełniamy ją wodą. Fajne, mogę podlewać rośliny. I też ginąć przy okazji. A czy mogę kilka naraz napełnić? Wiecie, że strzelam tu. I potem tu. Okej. Jedna, druga, trzecia i jesteśmy na miejscu. Fajne. Pewnie będzie to teraz całkiem sporo razy wykorzystywane, jak się domyślam. Tak w ogóle to się chyba wróciłem. No, wróciłem się z powrotem.
Ale wydaje mi się, że po to, że właśnie tu są liście kolejne i chłoni chyba mamy wskoczyć teraz sobie na górę. Okej, okay, to chyba wystarczy. Te liście pewnie po jakimś czasie się chowają. Szybko, szybko, bak, bak, dawaj. Okej. Okay. No po pewnym czasie, ale na pewno niezbyt szybko, bo jak widzicie, daję sobie radę. Wejście na czubek drzewa. Mam cel misji teraz. Czemu się nie złapałeś, bak? Okej, okay, miałem tu też oblać wodą, okej. Okay. Tego naprawdę bym na to nie wpadł zbyt szybko. I co, teraz biegniemy po ścianie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, okej. Okay. Teraz tędy? Czy nie? Czy jest jakaś inna droga? Nie wiem, ale... No, to zadziałało. To się liczy. Raz, dwa i tyle. Myślę, że jest jakieś jeszcze trzecie. Przewidziało mi się najwyraźniej. Napełnij sobie, mimo że masz cały czas całkiem dużo. O, teraz polej to wodą. Skacz. Kręć się. Skacz. Przyjemnie się to skacze, muszę przyznać. Już robi się to z pewnym... czasem trochę powtarzalne. Wróć. Okej. Okay. Ale bardzo przyjemne, naprawdę bardzo przyjemne. Nie wiem, mam jakąś taką słabość do gier tego typu. Niby dla dzieci, ale ja się naprawdę świetnie, po prostu genialnie przy nich bawię i strasznie fajnie mi się w to gra. Nie wiem czemu. Nie wiem, jestem dziwnie, co zrobić. Teraz będziemy jeździć, tak jest, tak jest. A, nie będziemy jeździć, tylko będziemy chodzić po tym. A to są dwie różne rzeczy. Gdy chodzimy, możemy skakać, gdy jeździmy... Au. Musimy uważać na to wszystko. I no, gdy jeździmy, nie zatrzymujemy się, a teraz się mogę zatrzymywać i wszystko dobrze wymierzyć sobie. Ale to, co mi się najbardziej spodoba, to właśnie ta praca kamery, tak? Że ona chodzi za nami, się obracamy, nie wiadomo, co się dzieje i tak dalej. Mam teraz walczyć z wami? Jak to zrobić? Mogę was po prostu bić. To miło. Chociaż niekoniecznie mi to wychodzi. Czy mogę rozwalić to? Niekoniecznie. Co tu ciekawego mamy? Dużo tej broni. Zobaczymy, co ona robi. Okej. Okay. Postaram się teraz w miarę szybko, wiecie. O, teraz zrobię coś takiego. I całkiem skuteczne to było. Pytanie, czy mamy jeszcze więcej tutaj tej broni, czy mam... A, dobra, mamy... Praktycznie nieskończoność. A, źle trafiam, sorry. Okej, już mam połowę życia, więc myślę, że jeszcze dwie takie serie i to dokończymy. Okej, okay. I to powinien być koniec. Zostały trzy jajka, dwa jajka, jedno jajko. A, jeszcze te podłoże. Backmister! Okej, okay, fajne maszyny. Już teraz tego. Co mam z tym zrobić, ej? Naciśnij Y, by zaczepić się o punkt lasca i rozkręcić lasce. Świetne. Świetne, świetne, świetne. Genialne. Naprawdę. To jest tak różnorodne, jak na grę dla dzieci, jak w ogóle na grę. Czemu takie rzeczy zwykle nie robią w wielkich grach? Zwykle idziesz w Call of Duty i idziesz. Tyle. Znaczy nie, no Call of Duty jest całkiem rozwinięte, różnorodne. I jest nasza ulubiona misja. Jeżdżenie na tym. Okej. Okay. Zbieraj troszkę jagód. Skacz na drugą stronę. Postaram się też zbierać tutaj kryształki, których tu jest całkiem sporo, jak widzę. No, robisz to bardzo często. Nie wiem, czemu tak mnie upominasz o to. Ale tak, jak zapewniam cię, potrafię skakać. Tak jakbyś się więcej niepokoił. Wąsy? Ty masz wąsy? Nie zauważyłem. To było już niezłe, to było już naprawdę całkiem trudne. Znaczy, może nie trudne, ale... Epickie, no to jest idealne słowo. Epickość tutaj bardzo do tego pasuje. Skacz. Skacz, Y, okej. Okay. Mogło to doprowadzić do niezręcznej sytuacji. A to jest ciekawe, jak to działa. Fajne, teraz możemy pluć klejem. Klejisty może.
Czy mogę was zaklejać? Nie, na was to niestety nie działa. Jeszcze ważki! Prehistoryczne, ogromne ważki, chociaż chyba takie ciągle istnieją. Chociaż nie wiem. Ale wypadałoby uważać, bo żeby nie zginąć. Bo troszkę mało życia mamy. O, już mamy wodę, myślę, że dalej będzie ten play. Wyzmień broń na to. I teraz za pomocą tego strzelaj. No to działa bardzo fajnie, tylko że celować z tym jest bardzo ciężko. Jest jeden przeciwnik, co spoko, ale gdy jeszcze te ważki dookoła na nas latają, no to robi się ciężko. Coś jeszcze? Witaj. Jak z tobą się walczy? To ci zabiera niedużo życia, niestety. Pytanie, czy na przykład to ci coś zabiera? Nie, no to jesteś kompletnie nieczuły. O, ale to działa nieźle. Tak cię będę cisnął tym. Tylko, że już mi się skończyło i on na mnie szarżuje. Ej, beznadziejnie jest. Znaczy bardzo słabo szarżuje na mnie. Że się zatrzymuje co chwilę i sprawia, że to staje się bardzo, bardzo proste. Myślę, że teraz zbierzemy sobie gdzieś tutaj jakąś broń i go dokończymy. Znaczy przydałyby się jeszcze bomby, bo bomby są naprawdę potężne tutaj. I zabierają naprawdę sporo życia naszym przeciwnikom, ale myślę, że to też w miarę wystarczy. Znaczy, no nie wystarczyło, ale to już wystarczy. Żegnaj, Ankylosaurze. Rośliny złapały Manka i Diego! Co za roślina nie jest? Może to zemsta? Manie, to kot, czy ten duży włochacz? A co tam? Uratuję oba! Okej, misja ukończona. Była całkiem ciekawa. Może troszkę przedługa, ale okej, 17 minut. Więc zrobimy sobie jeszcze kolejną, byle nie trwało kolejnych 17 minut. Twój wujek Buck przybył w samą porę i uratował twojego tatę i wujka Diego przed gigantyczną, mięsożerną rośliną. Ale musiał działać szybko, czyli na swój sposób. Proszę, możemy pominąć tę część? To żenujące. Manik, idziemy! Pomoc! Tutaj jesteśmy! Mezo! Wyciągnij, zanim zostaną w całości strali! Tak, na ratunek! Krawieni! Zasada 23! Nie garb samym sobą mięsożernej rośliny! No to mamy walkę z bossem. Bossem... Czas spuścić łomot w tym dziecku! Jest mięsożerna roślina. Przynajmniej tak się nazywa. Pytanie, jak ją zabić, bo na razie tylko widzę jej takie małe, poboczne roślinki. A w sumie to nie zabiera życie, więc spoko. Strzel w to, nie męcz się. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Okej, okay. Zbierz kryształek. Co teraz, jakieś macki? No, nie wyglądają. Masz rację. Czy mogę was niszczyć? No. Chociaż nie wiem. Nie wiem, czy to coś zrobiło im. Ale potem, jak je kilka razy uderzę, to zapadają się pod ziemię, więc mam wrażenie, że tak, że właśnie mam je niszczyć w jakiś sposób. One też tak dziwnie walą tak dookoła siebie. Śmiesznie. A, czy mogę w to strzelać? Nie, niestety nie. A czy mogę w to strzelać? Też nie, więc no nie o to tu chodzi. Zmień broń na to. Czy mogę na przykład tym rzucić w ciebie? Nie, nic ci to nie robi. Ale tobie robi. Tylko trzeba dobrze trafić. Okej, to będzie niezłe. Gdzie jesteś? Tu jesteś? Celuj, Bark, celuj w głowę. No musimy całkiem z daleka strzelać, żeby trafić.
Zdążysz? Zdążysz. Pokonaj 5 klujących roślin, więc znowu wypadałoby zmienić broń. Czy to też działa? Działa, te bomby też działają, więc spoko. To chyba będzie nasz sposób na tę misję, te bomby granatowe. To wszystkie to są granaty. Tak jak rośliny chyba. Tak wyglądają przynajmniej. Granaty to w ogóle fajne owoce. Niby słodkie, a mega gorzkie. Tak dziwnie. Użyj owoców, okej. Okay. Czy to są dla ciebie bezpośrednie strzały? Myślę, że nie. I koniec. Co teraz? Znowu roślinki zwykłe. Tylko, że nie kończy się amunicja i zanim do niej dobiegnę, to wypadałoby wziąć jakąś inną broń. Czyli te właśnie... Co to jest? Dynie? Nie wiem. Są... Granaty są... Aha, tam. Okej. Okay. W sumie całkiem szybko ginie ona, jak teraz patrzę. Ma już 1/10 życie, ja tak na te życie praktycznie nie patrzyłem, no ono już się zmniejsza. No chcę to zrobić. Zrobię z ciebie sadkę! Dobra, już chyba wiem co tu mam zrobić, jeśli dobrze rozumiem. O właśnie, o właśnie. Y, samujemy, maszujemy, pięknie. I tak z każdą stroną, tak? Jeszcze tak to spoko. Stań na miejscu docelowym i strzelaj. Serio? Mam tutaj takie podejście, o na pewno nie zginę, na pewno nie zginę. A jednak ginę, niestety. Drugie ramionczko, pięknie. Jeszcze tylko 3. I powinno być po niej. Dobra, jeszcze 2. Zbierz amunicję, ostatnie zebranie amunicji. Teraz tylko ją zniszczyć. Ostatni płatek. Tak więc zobaczymy, co się stanie, gdy go zniszczymy. Czy jeszcze jakaś faza kolejna się pojawi? Czy może już nasza roślinka wypluje Mańka i Diego? Wow! Pnącza! 5. Tak. Au. Mamy 5 pnączy do rozwalenia. Właściwie to zostało nam tylko 3, 2 i ostatnie. Okej. Okay. Wynalazłem na siebie jakąś dziwną marź, ale z tego co pamiętam, ona nam tutaj będzie potrzebna. No, czas to zrobić. Dawaj, skakuj. W złą stronę, okej. Okay. Lepiej podziękujcie Bakowi za pomoc. Dzięki, Bak. Już prawie go mieliśmy. No jasne. Ta przepaska na oko jest tylko na pokaz. Zapytajcie pana Baka, czy pomoże odnaleźć Sida. O nie. Jestem pewien, że ma inne sprawy. W porządku. Wybierałem się na mecz w siłowaniu na rękę. Z gigantyczną tarantulą! I chciał na mnie nagrodzić jeszcze jedną! Widzisz? Jest zapracowany. Możesz nam odszukać Sida. No, wydaje ci się porządnie. Dobra, zgoda. Ale ja dowodzę. Okej. Kolejna misja za nami. Była całkiem fajna. Kilka walk z bossami nam się trafiło. Był Rui, potem był ten dinozaur, a potem... Ta wielka, dziwna roślina. No, było całkiem ciekawie. Mam nadzieję, że się wam odcinek podobał. Jak tak, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę. Jeśli nie, no to łapki w dół. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Zagrajmy w Epoka Lodowcowa czy Era Dinozaurów. Cześć!